Bo teraz to już jest tak, że albo trzeba ich wszystkich rozwalić, albo uznać. To co, myśli pan, że władza pójdzie na to drugie? Wolne związki zawodowe, prawo do strajków, tak? A co z partyjnym monopolem od żłobka do nagrobka? Zostanie jeszcze monopol spirytusowy. Przepraszam, dziabniemy? Koniecznie. Jak pan korzysta, to ostatnia wódka w tym mieście. Stocznia zakazała sprzedaży alkoholu. No to się nie sprzedaje. Po maluchu. Po maluchu. Trochę ciepła, nie?